Dyniowy Zakątek to magiczne miejsce na naszej mapie produktów regionalnych. Dzięki pasji i zaangażowaniu Asi i Michała oraz umiejętnej kompozycji dyni z wieloma innymi składnikami, smakosze mają do dyspozycji wiele wyjątkowych przetworów. Tutaj w słoiczku mamy dynię taką w płatkach, dynia jest ananasem. Świetnie nadaje się do lemoniady, tutaj mamy dynię lemoniady, którą będziemy teraz spróbować. Generalnie dynią zajmuje się już 15 lat. Obieraliśmy dynię, wysyłaliśmy do przetwórni, oni ją przerabiali. Kiedyś była u nas impreza, Asia przygotowała coś z dyni. Było to jakieś dokładnie 5 lat temu. Na stole zakrólowała dynia. Byli znajomi, byli niesamowicie zachwyceni tymi produktami i ktoś zadał pytanie, a może to by się sprzedało? No i od tego się zaczęło tak naprawdę. Od słoika, 10 słoików, 100 słoików i tak dalej, i tak dalej. Od marca żeśmy się zarejestrowali w rolniczym handlu detalicznym i wyszliśmy do klienta zupełnie legalnie. Coraz więcej osób kupuje nasze produkty. Smaki tak naprawdę wymyślamy sami, nie mamy żadnych przepisów, wszystko rodzi się w głowie, w trakcie. Na smak próbujemy po kilkanaście razy, za czym wypuścimy jeden produkt. Każdy produkt jest oryginalny, unikalny, no taki nasz. Ludzie są ciekawi, czy faktycznie mamy tą dynię, czy ona rośnie u nas na polu, czy to jest nasze, tak? Czy nie pozyskujemy tego skądś i nie sprzedajemy. Od samego początku nie było to żadnym problemem dla Joanny. Ona to po prostu ma taki dar w sobie, ma niesamowite wyczucie smaku. Czego się nie dotknie, wyjdzie naprawdę dobry produkt. Chwalą nasze produkty, przyjeżdżają do nas do domu na różne festyny. Mamy ketchup z dyni, mamy paprykarz z dyni, mus na przykład z mango, mamy dżemik z gruszką, z jabłuszkiem, z pomarańczą, z mandarynką, mamy olej tłoczony na zimno z pestek dyni, mamy olej tłoczony na zimno z rzepaku, to są oczywiście nasze uprawy. Zazwyczaj mówię tak, że to są dwa składniki, dynia i nasza tajemnica. Jest to bardzo ciężka praca, począwszy od wiosny, kiedy wrzucamy tą pestkę sami ręcznie do pola. Później chodzimy, pielęgnujemy, chodzimy z haczką, nie pryskamy. Później rośnie nam ten piękny owoc, zbieramy, obieramy. Też dużo trudu jest przy obraniu dyni i później znajduje się ona w naszych słoiczkach. Do niczego nie dajemy chemii, wszystko jest naturalne. Produkty te można nabyć głównie podczas organizowanych wystaw artykułów regionalnych oraz osobiście w gospodarstwie we wsi Olszany, niedaleko Strzegomia. Można kupić bezpośrednio u nas. Wystawiamy się również na dwóch takich imprezach cyklicznych. Pierwsza to jest zawsze pierwsza niedziela miesiąca na Targu Ziemi w Kraskowie. Natomiast w trzeciej niedzieli miesiąca wystawiamy się cyklicznie u Malwiny w Serach Lutomierskich. Zapraszamy również nas do gospodarstwa. Zachęcamy Państwa do skosztowania produktów z dyniowego zakątka, bo naprawdę warto.